Głośne brawa dla nich. Chodzą przy marszu, uczyli się tego bardzo długo. Najmłodsi, najstarsi, stremowani są. Dodajmy im otuchy. Przyszli za sztandarem. Sztandar oczywiście, jak pamiętacie Państwo, też jest ufundowany przez społeczeństwo. 5 lub 6 lat temu mamy nowy sztandar i na ten sztandar odbędzie się ślubowanie. Poproszę dowódcę uroczystości Martina Halasza o złożenie meldunku prezesowi naszej jednostki Piotrowi Stanisławskiemu. Pod oddziałem baczność. Na lewo, patrz! Dowódca uroczystości, druh Martin Halasz, melduje drużynę gotową do uroczystości ślubowania. Pod oddziały baczność do hymnu. Naszej z Wilcza, ale naszym gościem też jest prezes zarządu gminnego Robert Dach, komendant gminny Marcin Piechocki, wójt gminy Twilcz Stanisław Manek oraz druh, nasz strażak z naszej jednostki, przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik. Wszystkich serdecznie witamy na naszej uroczystości. Za chwileczkę nastąpi nasza główna uroczystość, czyli ślubowanie oraz złożenie przysięgi strażackiej. Bardzo proszę dowódcę o wydanie odpowiednich komend. Pod oddziały baczność. Na prawo patrz. Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp. Do ślubowania. Ja bardzo proszę wszystkich o powstanie. Ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ślubuję! Przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję! Przestrzegać postanowień Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ślubuję!
pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Ślubuję! Dowódca, bardzo proszę po ślubowaniu. Po ślubowaniu. Poczet sztandarowy do szeregu stołu. Do głosowania. Sekcja iskierki, ja przeczytam nazwiska. Dzieci, którzy zostali, zostaną pasowani na strażaka. Kacper Oburzyński, Kacper Cęborowski, Mateusz Tyrchan, Vanessa Jabor, Jakub Janas, Maksymilian Konieczny, Oskar Nowak, Jędrzej Szufla, Kacper Damian Jokiel, Adam Kasprzak, Tomasz Cechel, Mikołaj Oburzyński, Bartosz Piechocki, Wiktor Wacław, Kasper Szczepan Jokiel, Antoni Judek, Grzegorz Dziuba. To jest nasza sekcja najmłodsza. Oni bardzo to przeżywają. Dzisiaj niektórzy mówili, że nie mogli spać, ponieważ występują na dniach Wilcza i będą strażakami. Także dzisiaj w nocy proszę rodziców, aby pilnowali te dzieci, żeby nic się nie stało. Mogą mieć problemy z zaśnięciem. Dostaną pamiątkowe dyplomy, zastąpienie do naszej jednostki. Nauczyli się oddawać honory, stawać. Proszę, jak ładnie. Co prawda wszyscy mieli klęczeć na prawym kolanie. Nie wszystkim to się udało. Trochę lewe, trochę prawe. Ważne, że klęczą. Na wprost masz. Ten wzrok. Zdążył. Pododdział półmęki. Do pasowania wystąp. Pierwszy szereg, trzy kroki, na prost, mar. Tył, wzrok. Do pasowania. Sekcja druga, półmęki. Przeczytam nazwiska. Maksymilian Smura, Paweł Oburzyński, Piotr Holka, Jakub Oburzyński, Bartosz Halasz, Marcin Cechel, Franciszek Rymarski, Karol Rymarski, Filip Pietrzak, Wiktor Kalisza. Wszyscy po ramieniu dostają tradycyjnym strażackim toborkiem po ramieniu. Tak właśnie następuje nasze ślubowanie. Pierwszy szereg, trzy kroki na wprost, aż. Tył wzrok. Brawo. Jak mówiłem, sekcja połęki. Pododdziałowniki, do pasowania wystąp. Teraz pasowanie nastąpi, nasze złotka, dziewczyny, które też chcą być z nami.
które też oczywiście mogą jeździć po skończeniu 18 lat na pożary oraz na wypadki. Uczą się chętnie, na razie przystępują tylko do szkoleń, na zawody lub ewentualne szkolenia w strażnicy. Przeczytam nazwiska: Wiktoria Majszczak, Klaudia Kwaśna, Martyna Łodyga, Dominika Zgudka, Angelika Majszczak. Mamy 5 dziewczyn młodych naszych, znaczy jest więcej w ogóle, ale niektóre już były pasowane, a niektóre już pasowane nie będą, ale są strażakami. Pierwszy szereg, 3 kroki na wprost, mas. Tył wzrok. No i właściwie to ślubowanie oraz pasowanie na strażaka odbyło się właśnie w tym momencie. Chciałbym zapytać, czy zaproszeni goście chcą zabrać. Tak, bardzo proszę, wójt Stanisław Manek. Wszystkim Państwu dziękuję za odpowiedzialną postawę oraz codzienny tryb niesiony na rzecz osób stojących w obliczu zagrożenia. Życzę, aby wszystkie Wasze akcje gaśnicze przebiegały sprawnie, a ich zakończenie było szczęśliwe. Młodzieżowej drużynie pożarniczej życzę wytrwałości. Uczcie się, obserwujcie Waszych starszych kolegów. Bądźcie dumni ze swoich założonych celów. Niechaj codzienna praca przynosi Wam satysfakcję. Załączam również podziękowania w imieniu Centrum Edukacji i Kultury im. Floriana Ozierkiewicza za pomoc w organizacji wakacjady 2014. Dzięki Wam dzieci mogły aktywnie spędzać wakacje w Kwilcu. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, drodzy druhowie, niezmiernie mi miło uczestniczyć w takiej uroczystości, która zdarzyła się, jak ja pamiętam, u nas w taki sposób po raz pierwszy, przy takiej okazji. Tak, pierwszy. Bardzo mnie to cieszy, serce rośnie. Szanowni Państwo, ci młodzi strażacy, którzy w tej chwili złożyli ślubowanie przed Wami, myślę, że będą to pamiętali do końca życia i to będzie powodowało, że ich służba będzie bardzo odpowiedzialna, bo będą zawsze w pamięci mieli to, że przed audytorium Kwilczan składali ślubowanie. Myślę, że takim działaniem powinniśmy powodować, aby nasza młodzież dążyła do większego patriotyzmu, szacunku do munduru, sztandaru i do największych wartości. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za miłe słowa. Uwaga, patrzymy wszyscy tutaj. Uśmiech. Jeszcze raz. Uwaga. I ostatnie. Dziękuję. Ale zdążyłem, nie? Miałem baczność. Na horyzoncie. Na lewo patrz. Uroczystości dróg Marki Michalasz znajduje oddziały gotowe do zakończenia uroczystości. Pod oddziałem spocznij. Pod oddziałem baczność. Brawo, zwrot. Żegnamy oczywiście brawami. Dziękujemy bardzo, żeby ci z tyłu nie zostali nam gdzieś. Zobaczcie, jacy dumni wychodzą, zadowoleni. Czapka większa od głowy, ale dyplom dzierży.